Kiedy pierwszy raz przyjechałem do opuszczonego sanatorium. Użyj do tego swojej siły! W lutym 2023 roku byłem pod wrażeniem, w jakim opłakanym stanie ten budynek jest. Opustoszały, zrujnowany, mroczny. To właśnie tam zrozumiałem, że ta druga strona jest prawdziwa. No dalej. Co się włączył? Na początku śledztwa wraz z Filipem zaczęliśmy od rozkładania swojego sprzętu. Ja zostawiłem swoją K2 na basenie, drugą IMF sondą. To jest takie moje nowe urządzenie, które zamierzałem przetestować podczas nagrywania tego odcinka. Filip dodatkowo ustawił rempoda. Spory wiatr, jak to słychać i widać. Wszędzie też są gruzy. Cały budynek jest po prostu zniszczony. I jakikolwiek nasz ruch też generuje jakieś tam dźwięki. I możemy też mylnie odbierać pewne sygnały, także musimy brać poprawkę na te wszystkie dźwięki, które słyszymy, ponieważ jak widzicie sami budynek jest cały po prostu zniszczony, korytarz zasypany gruzami, nie ma już tutaj dachu, nie ma takiej możliwości, stoję w ogóle pod czymś, co może też mi na łeb spaść, dlatego też odejdę z tego miejsca. Nasze sprzęty na razie nie wydają żadnej aktywności. I podejrzewam, że tak zostanie przez dłuższą chwilę. Niestety ten wstęp tutaj trochę przeminiemy, ponieważ nasz wstęp był bardzo słaby, tak bym powiedział. Budynek stoi w dość publicznym miejscu. Niestety bodźce zewnętrzne troszkę nam przeszkadzały. Także postanowiliśmy, że zbieramy nasz sprzęt i przenosimy się do innego miejsca. Drugie nasze podejście rozpoczęliśmy od również pozostawienia naszego sprzętu w różnych miejscach korytarza. Ja pozostawiłem swoją nową IMF-kę w łazience i rozpoczęliśmy sesję z SB7. Jak chcecie wpłynąć na nasze urządzenia? Mamy tu rozstawione swoje urządzenia, które możecie poruszyć. Mieszkacie tutaj? Co się wydarzyło w tej czasie wojny? Może potrzebujecie pomocy? Śmiało. Können Sie kommen hier? Chcecie może abyśmy przyszli w innej godzinie? Troszkę później? Mamy coś przynieść dla was? Bist du ein Soldaten? Wohnen Sie in Großstädten? Co? Co było? Jakaś przebitka była, no. Möchten Sie sagen? Brauchen Sie Hilfe? Ale jak padnie po niemiecku, co było? Włoszech? Ale jak padnie po niemiecku człowieku, to aż... Co? To będę w szoku, nie? Co? Nie, jakby coś odpowiedzieć, jakaś była w niemieckim, no. Niemieckim języku. No. No to byłbym w szoku, nie? Bist du eine Soldatin? Möchten Sie sagen? Możesz coś przekazać nam? Śmiało. Powiedzieć?
A może mnie pamiętasz? Ja byłem tutaj, nie wiem, rok temu. Ktoś albo coś zgasiło mi latarkę. Prawdopodobnie. Możesz się przemówić do tego urządzenia z tą antenką. To jest wasz mikrofon. Srebrna antenka to mikrofon. Zbierz energię i powiedz to. Hałas oczywiście mógł być wytworzony przez nas, mimo tego, że staliśmy bez ruchu. Zagrym z widzicie. Tam się nagrywa ten analogowy IMF, detektor. Wichajdu. Na basenie nic, na korytarzach też nic. Chwilę po zakończonej sesji z SB postanowiłem, że przetestuję nowy sprzęt. Dla niektórych może to wydawać się komiczne, aczkolwiek uznałem, że fajnym będzie pomysłem dodać coś nowego. Wiecie, jak ważne jest nagrywanie EVP podczas naszych badań. Ten mikrofon zbiera równie dobrze, a nawet i lepiej, dźwięki niż sam dyktafon. Chcesz coś nam powiedzieć? Czy to twoje kroki? Zbliżasz się do nas? W której części budynku jesteś? Daj jakiś znak. Dałeś nam znak? Czy to był twój znak? Ty, stary, ale tam kroki posłuchaj, no. Mogło być, no. Ale dziwne to było. Pewnie śmiesznie wygląda w tym, ale... Strasznie jest interferens. Może być. To wszystko zbiera teraz, nie? No. Ale to tak głośno słychać. Możesz tu podejść? Daj jakiś znak. Podejdź do nas. Nie bój się i podejdź. To jest dziwne. Czekaj. To może od tego, nie wiem. Krzyknij z całej siły. Ptaszki? Ptaki słychać. Powiedz coś, nie bój się, podejdź. Daj znak o sobie.
Powiem tak, ciekawe urządzenie, bo słychać to zajebiście wszystko. No. No ale to za dużo jest hałasu, nie? To jakieś ptaszki, samochody, zderek, deszczyk, coś kapnie, hałasuje. Tak jakby też kabelkę na jakąś taką metalową coś depnął, nie? Tak było słychać, jak w oddali takie głośne. Czemu się włączył? Aha. Czemu się osmo włączył? To masz naładowane? No przecież na fuj, jest jeszcze spory bank, jest w środku, masz ten. Dziewięćdziesiąt sześć procent baterii. To było ciekawe. Jak nie latarka, to twoje osmo się włączy. Ty, ale nigdy się nie włączy, nie? Nie mówię teraz, że o już duchy, nie? Coś tam, ale no to było godziwne. Zatem jeszcze jest podłączona z mikrofonem, więc nie powinna się włączyć. No nie, no to... Jestem pewien, że kamerę pozostawiłem podczas nagrywania, ponieważ widziałem na tym malutkim wyświetlaczu, jak mikrofon mój, który aktualnie teraz używam, zbiera mój głos. Oczywiście to nic nie znaczy, ponieważ te funkcje można monitorować bez konieczności nagrywania. Chciałbym zaznaczyć, że no nie do końca tu jesteśmy pewni, co to się mogło wydarzyć. Prawdopodobnie po prostu nie rozpocząłem nagrywania. Chwilę po tym Filip wspomniał o sytuacji, jaka miała miejsce, gdy nagrywałem dla Was film w lutym w 2023 roku. Nie wiem, mam czekać do 3 w nocy? Już sobie nie róbcie jaj, nie? Ja. Dajcie mi jakiś znak. Aha. To był znak? Właśnie mi padła świeżo naładowana latarka. Momencik. Pewno? Ty no, to był teraz ciekawe. Jeżeli to był wasz znak, to dziękuję. Pierwszy raz mi się tak zdarzyło, że Olight mi zgasł sam. A on nie ma funkcji czasowych. Ten konkretny akurat, którego mam. Czy możecie podejść mi do tego urządzenia, które trzymam w prawej ręce? Jak podejdziecie do niego, to będę wiedział, że tu jesteście. Wtedy mi się zapalą lampki. To jest taki wskaźnik. Ale podsumowując, jeżeli chodzi o kamerę Osmo, która się wyłączyła, to mógł być to przypadek. Idę za Filipem, bo on jest naszym dzisiaj przewodnikiem. Nie załatwić. Dobra. No przynajmniej za sam przyjazd i przeprawę przez te dechy ludzie powinni zostawiać lajki, komentarze i subskrypcje. No. Nie było tak łatwo przyjechać. Właśnie minęliśmy basenik. Po raz drugi. Ale idzie na drugą część, na drugą, drugi koniec korytarza. Nie było nic? Nie. Nie bój się, bo przemów do nas. Chcemy w pokojowych zamiarach. Chcemy się tylko skomunikować. Powiedz, jak masz na imię. Cokolwiek. Ile... Uderz coś. Radio. To była przebitka radiowa.
mimo że jesteśmy na wstecznym, to jest to przewidka radiowa. Możesz cokolwiek powiedzieć? Możesz się przebić ze swoim głosem? A czy możecie nam powiedzieć, ile osób teraz widzicie? I co tutaj się wydarzyło wcześniej? Kompletnie nic. O kurde, to tam nic. Włączył, bo mnie nie włączył się. Teraz trzeba mikrofon. Cisza. Niestety tak to się już zdarza, że przyjeżdżamy na miejsce, oczekujemy, że będą się działy różne cuda, a tak naprawdę spotykamy się ze ścianą i wracamy do domu z niczym. Jak panie kolego, wrażenia? Wrażenia? Urbexowo, bardzo fajnie. Urbexowo, bardzo fajnie, nie? Najbardziej oczywiście kafelki na mnie tak, zrobiły tamte wrażenie. Piękna rzecz. Trzeba w kasku tutaj chodzić. Także na razie. Jeżeli chcecie, tak samo jak ja, aby ten kanał się rozwijał, pamiętajcie, zostawcie suba, lajka, komentarz i do zobaczenia.